Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem pokazać, jak można zrobić coś takiego jak renderowanie sieciowe. Mamy takie rozwiązanie zaimplementowane w Blenderze i wymaga ono tylko troszeczkę nieco naszej staranności i uwagi. No i uznam w sumie z doświadczenia, że ono jest dosyć kłopotliwe, zwłaszcza jeżeli chcemy robić to na większej ilości komputerów. Ale tak czy inaczej, mamy taką możliwość, jeżeli mamy kilka komputerów, na przykład w domu, w lokalnej sieci, to możemy spokojnie sobie wyrenderować sieciowo to, co chcemy i dzięki temu będziemy mieli szybciej rezultat. Pokażę może, o co tutaj chodzi. Na początek może usunę tę scenę i przygotujemy sobie Blendera do renderowania po sieci. Aby takie coś zrobić, potrzebujemy włączyć wtyczkę. Ta wtyczka powinna tutaj pokazać nam coś takiego jak Network Render. A więc włączam wtyczki i weźmy sobie, wyszukajmy słówko net. Od razu znajduję trzy i jedna z nich to jest Network Renderer. Ta wtyczka jest napisana przez Martina Poiriera. Można sobie kliknąć w guzik Documentation, żeby przeczytać dokumentację albo zareportować błąd, jeżeli będziemy chcieli ponarzekać, że coś nie działa. Widzimy też znaczek ostrzegawczy, przy którym jest napisane, że jest to wersja stabilna, ale ciągle jest pewnym rozwojowym etapem. Praca jest w toku nad tą wtyczką, a więc nie możemy się spodziewać, że wszystko będzie zawsze tak samo. Włączam taką wtyczkę. Zapiszę sobie również ustawienia Blendera, bo za chwilkę będę takich Blenderów potrzebował uruchomić kilka. No i teraz to będzie nasz Blender, którego potrzebujemy do renderowania. Więc cały proces takiego renderowania polega na tym, że mamy na początku kogoś, czyli nas, kto jest klientem. To jest nasz klient. Taki klient ma swojego Blendera i ten Blender ma jakiś wczytany plik. Ten plik chcemy właśnie wyrenderować na sieci. Cały system takiego sieciowego renderowania jest zbudowany w ten sposób, że następnym etapem takiego renderowania jest tak zwany komputer o nazwie master. Master to jest maszyna, która przyjmuje zadanie od klienta, a więc klient wrzuca zadanie na mastera, narysuje to taką krzywą strzałką, a następnie master coś z tym zadaniem robi. I oczywiście master nie renderuje tego zadania sam. Master ma od tego swoich niewolników, a więc to jest zestaw komputerów, być może gdzieś w piwnicy albo w jakimś centrum obliczeniowym i te komputery zajmują się renderowaniem i niczym więcej. To master daje im zadania, a więc każde takie częściowe zadanie albo jakieś pliki czy cokolwiek bądź z mastera jest wrzucane na slave'y. I tych slajwów do mastera można podłączyć praktycznie rzecz biorąc dowolną ilość, oczywiście przy jakichś rozsądnych założeniach. Jeżeli ktoś spróbuje uruchomić tego typu system na 150 tysiącach komputerów, może się liczyć z pewnymi opóźnieniami wynikającymi z samego zarządzania tym wszystkim. Tak czy inaczej jest to architektura klient-serwer, podczas gdy klient tylko wrzuca na serwer swoje zadanie, a serwer w architekturze klient-serwer rozrzuca to po swoich, że tak powiem, nodach, które nazywają się slave'ami, czyli niewolnikami. Bez wnikania w dalsze szczegóły możemy sobie wczytać plik, który będziemy mogli wyrenderować sieciowo. Za chwilkę to zrobię. Natomiast aby ustawić cały zestaw narzędzi potrzebnych do tego celu, potrzebujemy mieć przynajmniej kilka blenderów. Na pewno będzie potrzebny blender, który będzie masterem. Będzie także potrzebny Blender, który będzie miał wczytany jako klient nasz plik, który chcemy renderować. W tym przypadku przygotowałem taką krótką animację, którą chcemy wyrenderować sobie po sieci. No i będziemy potrzebowali przynajmniej kilka Blenderów, może dwa, może trzy, które będą naszymi slave'ami. Wszystko to postawię na jednej maszynie, na tym komputerze, po to, by uprościć proces konfiguracji. Aby takie coś zrobić, potrzebujemy oczywiście wybrać sobie Network Render jako główną wtyczkę, która będzie renderować naszą scenę. Jeżeli to zrobię, to wtedy w panelu Render mam zupełnie inne opcje niż normalnie jesteśmy przyzwyczajeni je oglądać. Przede wszystkim nasz klient powinien mieć ustawiony guzik klient. I ten klient będzie naszym zleceniodawcą. Taki serwer, może takiego Blendera raczej powinienem powiedzieć, ustawię w ten sposób, abyśmy mieli maksymalnie dużo miejsca na ekranie, po to aby widzieć, co tak naprawdę się dzieje. I myślę, że zrobię to w ten sposób. Tutaj otworzę widok 3D. Tutaj będziemy widzieli naszą scenę ewentualnie, a wszystkie propertiesy i tego typu rzeczy ściśnięte zostaną do takiego małego panelu. Tyle nam wystarczy. Ten blender wystarczy, że będzie taki niewielki. Będziemy mieli tylko podgląd w oknie renderowania, no i tak dalej. Teraz uruchamiam następnego blendera, który będzie masterem, którego ustawię sobie tutaj obok. To będzie nasz master. Myślę, że on się zmieści w tym miejscu i tutaj również okna ustawię od razu w taki sposób, aby one były sensowne i żebyśmy widzieli dokładnie, co się będzie działo. A więc w tym przypadku będę
potrzebował tutaj jeszcze okna 3D znowuż, ale ono nie będzie takie istotne i może być przez to malutkie. Sam Blender zaś również może być mały. Teraz wybiorę sobie jeszcze z tego górnego paska. Znowuż muszę włączyć tą wtyczkę sorki, więc weźmy sobie tutaj Network Render. OK, i teraz wybieram sobie Network Render i ta nasza maszyna to będzie nasz master. Master, jak widać, ma niewiele ustawień, znacznie mniej niż ten, który jest klientem. No i oprócz takiego blendera będziemy potrzebowali jeszcze jednego, co najmniej, który będzie naszym slave'em. Więc sprawdzę, czy nie ma tej wtyczki. Nie ma z jakiegoś dziwnego powodu. Zobaczymy. Tak, muszę ją chyba jeszcze raz tutaj dodać i dopiero wtedy zapisać konfigurację, żeby ona się później pojawiała. A więc weźmy Network Render. Jest włączone, jest do wyboru. Zapiszmy taką konfigurację. Teraz jak tego blendera zamknę i uruchomię go jeszcze raz, to teraz powinienem mieć tutaj już network. Niestety nie mam, nie wiem czemu, będzie trzeba skontrolować trochę później. Ale mogę taką wtyczkę szybko włączyć, to nie jest dużo roboty. Teraz dla potrzeb tego tutoriala myślę, że wystarczy, że ją włączę tutaj. Tego blendera ustawiam oczywiście w network render i w ustawieniach ustawiam mu slave. Oczywiście slave'owi również pokonfiguruję widoki, tak aby sensownie wyglądał. I tu będziemy potrzebowali widok 3D po to, aby odczytywać status takiego slave'a. Natomiast sam slave może być niewielki. Postawię go tutaj. O tak, żeby się mieścił na ekranie. No i mogę go trochę pomniejszyć. Myślę, że dotąd gdzieś spokojnie możemy go zmniejszyć. Tak by to mogło wyglądać. Także będzie widać mniej więcej, co ten slave ma tu ustawione. Jeszcze mogę trochę pomniejszyć te literki. No więc oprócz takiego blendera dodam jeszcze jednego. A więc tutaj znowu włączam wtykę Network. Panel renderowania, wybieram Network Render, ustawiam slave'a i znowu robię konfigurację widoków. Tu będzie widok 3D. Tutaj będziemy mieli properties, stąd mogę je wybrać. Właśnie tak. I już mam kolejnego slave'a przygotowanego do pracy. Tak by mógł wyglądać. Postawię go tutaj. Myślę, że się jeszcze zmieści. I mógłbym dać jeszcze jednego, który zajmie nam tutaj to dolne miejsce. Bez żadnego problemu on tutaj powinien wejść. W sumie mógłbym nawet takich czterech uruchomić. Więc proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. Może ten etap przyspieszę później w postprodukcji. A może nie. Dzięki temu wszyscy będą trochę dłużej ze mną podczas przygotowywania tego materiału. OK, kolejny slave jest gotowy do pracy. Muszę teraz jeszcze tę wtyczkę ustawić. A więc Network Render, zakres, czy też panel z opcjami renderowania i slave. Oczywiście też go trochę pomniejszę i ustawię go tutaj. W tym miejscu elegancko się zmieści. Dobrze, załóżmy, że to będą trzy slave'y, więc nie muszę ich dodawać znacznie więcej. Powinno wszystko działać także już przy tej konfiguracji. OK, teraz tak. Tutaj mamy widok 3D, taki malutki, który będzie nam wyświetlał przez cały czas status takiego slave'a. Jednocześnie mamy także mastera, w którym będziemy mogli obserwować status mastera. Jeżeli te napisy będą za krótkie, to spróbuję je później gdzieś tutaj wsadzić. Weźmy mastera sobie na sam dół, na przykład tutaj. Chodzi o to, żeby on miał troszeczkę szerszy ten panel, po to, abyśmy lepiej go widzieli. A więc tutaj jest master. OK. No i po prostu, żebyśmy nie widzieli niepotrzebnie tego tła, które tutaj jest niezbyt sensownie dobrane. Mamy tego typu ustawienia. OK. Myślę, że tak można by to było zrobić. A więc teraz sytuacja jest taka. Ten blender, który jest tutaj po lewej stronie, to jest nasz klient. Wrzucam teraz do niego scenę, którą przygotowałem do celów testów, więc weźmy sobie może projekty, network render i tutaj jest taka scena testowa. Oczywiście prawdopodobnie zaraz będę musiał ustawić znowuż to renderowanie sieciowe, ale to nic, zrobimy to. Widzę, że jest network render, a więc wybieram network render. Te ustawienia, które są tutaj, są mało istotne teraz, a więc spróbuję dostosować również to okno w ustawieniach.
do tego stanu, który mam wszędzie indziej. Tutaj Shift F5, żeby była scena 3D, widok z kamery i tak dalej. Ta scena to jest animacja. Animacja wygląda w ten sposób, taka małpka rozpadająca się, więc nic nadzwyczajnego. Dodatkowo jest to scena, która jest renderowana w Cycles. Jeżeli wcisnę Shift Z, to powinien widzieć podgląd, ale ponieważ wybrałem Network Render, to Cycles już się nie aktywuje i ten skrót nie działa. Teraz w panelu renderowania mam klienta i aby ten system cały działał, to klient musi mieć gdzieś zadanie wysłane na mastera. Master to jest ten Blender, to jest być może inny komputer, może być w dowolnym miejscu, a więc weźmy sobie na początku, naciśnijmy Start Service. W tym momencie ten master zaczyna działać. On teraz zadziałał, być może tutaj jakiś nawet się pojawił pasek z informacją, nie widzę tego na razie. I mam tutaj no master as specify address. Sprawdźmy w takim razie, czy uda się podłączyć do tego mastera za pomocą klienta. Wystarczy tylko, że odświeżę troszeczkę. Mam tutaj adres default. Ten adres zmienił się teraz na moje IP wewnętrzne, więc skopiuję je sobie i wkleję do tego blendera, który jest tutaj. OK, teraz master został znaleziony. I teraz wezmę sobie start service. Widać tutaj, że jest napisane version check. Na razie niech to sobie tak zostanie. Mamy także master settings, które możemy zignorować. Broadcast oznacza, że ten master będzie teraz rozsyłał po całej sieci dostępnej dla niego informację o tym, że hej, ja jestem masterem. Mogę także nacisnąć sobie taki guzik Open Master Monitor. I to otwiera przeglądarkę, a w tej przeglądarce widzę serwis, który jest skojarzony z adresem tego mastera. Czyli tam, gdzie jest komputer z masterem, to jego adres z takim portem 8000, to jest po prostu podgląd tego, co na masterze jest teraz renderowane. Postawię to sobie trochę niżej, przerzucę może w tło. I teraz spróbujmy podłączyć do tego mastera kolejne slajwy. Pierwszy z takich slajwów jest już tutaj. On widzi swój adres i tak dalej. Mogę nacisnąć Start Service i jak widzę, natychmiast w tym oknie pojawia się coś takiego jak Render Result. I mam także napis Network Render Connected to Master Waiting for Jobs. Bardzo dobrze. Czyli ten slajw już działa. Podłączył się do mastera i master może dla niego przygotować lub wrzucić jakieś zadanie. Zróbmy to samo z tym. Nacisnę najpierw refresh. On odświeżył swój status. Odświeżył sobie także adres. Ten adres to jest adres mastera. Tutaj został wpisany, więc mogę podłączyć go przez start service. I jak widzę, master przez moment napisał informację new slave connected. A ten tutaj napisał mi pewnie, że się podłączył do mastera. Dokładnie tak. Czyli mam teraz dwa nody podłączone do mojego mastera. Oczywiście wszystkie te blendery mogą być na zupełnie innych komputerach. Z tym, że w przypadku slajwów musimy wpisać dla nich adres mastera, a w przypadku mastera wpisujemy adres jego samego, po to, żeby on wiedział, na jakim adresie działa. Został nam trzeci slajw jeszcze, którego również trzeba podłączyć do mastera. W związku z tym na początku naciskam na guzik odświeżania statusu. On znajduje swoje IP, a następnie start service i on również podłączył się do mastera z tym adresem. Gdybym miał na innej maszynie, ten master, przypominam jeszcze raz, trzeba tu wpisać adres tego mastera. To musi być adres IP maszyny renderującej jako master. Teraz w naszym kliencie możemy zrobić refresh, żeby zobaczyć, czy jest gdzieś jakiś master. No i proszę zobaczyć, on zdaje się, że taki master znalazł. Mogę nawet nacisnąć tutaj Open Master Monitor i to powoduje, że otwieram kolejny raz takie samo okienko ze statusem i z podglądem generowanym na żywo. Widzę także, że w tym podglądzie mam trzy slajwy. Te trzy slajwy obecnie zajmują się czymś takim jak bake'owanie albo renderowanie i na razie nie mają żadnego zadania, dlatego że job tutaj jest napisane none, czyli żadne. No i teraz należałoby zapuścić zadanie do renderowania. Zanim to jednak zrobię, na kliencie powinienem zapisać ten plik. Naciskam Ctrl S, zapisuję ten plik na wszelki wypadek. Mogę zawsze odświeżyć, jeżeli chciałbym, żeby to działało. I tutaj widzę, że master found, napisał mi to mój klient. Master cały czas spokojnie sobie czeka. No i teraz, jeżeli chciałbym wyrenderować moją animację, no to mogę po prostu nacisnąć Animation on Network. Jeżeli takie coś zrobię, to w tym momencie odbywa się wysyłanie animacji na mastera. I teraz ten master tutaj, jak widać, zaczyna renderować. Z tym, że zrobiłem tutaj jeden błąd. Proszę zobaczyć, że to renderuje się dosyć marnie, a to dlatego, że renderuje się w standardowym blenderze. Blender nie obsługuje materiałów zbudowanych w oparciu o nody w Cycles, w związku z tym cała ta animacja jest bez sensu trochę.
Ona się zaraz tutaj powinna zakończyć, bo już jest 70 kilka klatek. No i za chwilę się powinno wszystko udać. Proszę zobaczyć, że jakby slave'y podłączone do mastera czekają w tej chwili na zadania, w związku z tym już nic nie robią, a master prawdopodobnie wysłał całą robotę do klienta. I teraz gdybym chciał, żeby ten klient cokolwiek osiągnął z takiej nieudanej animacji, musiałem nacisnąć Get Animation, ale przewinę trochę niżej i zobaczę, czy jest coś w statusie naszych slave'ów, ponieważ klient może w pewien sposób monitorować tą pracę przez kontakty z masterem. Nacisnę na refresh, widzę, że są trzy slave'y. Przejdę trochę dalej, nie mam tutaj żadnej backlisty, w jobsach mogę sprawdzić i widzę, że jest jakieś zadanie renderujące się jeszcze. Tak samo jak tutaj popatrzę, to widzę, że mamy status finished i jakieś zadanie zostało ukończone, w związku z tym już się zakończyło. Mogę w takim razie to zadanie stąd wywalić. Wystarczy tylko, że kliknę, usunę je i w tym momencie widać, że master wykonuje czyszczenie jobów. Teraz należałoby wybrać troszeczkę inny silnik na kliencie, który renderowałby za pomocą Cycles. Zatem mam tutaj takie jakby dodatkowe ustawienia i jest do wyboru Engine, czyli mogę wybrać zamiast Blendera silnik o nazwie Cycles. W tym momencie, jeżeli takie zadanie zapiszę sobie, a później znowuż zlecę do renderowania po sieci, to ono zostanie przez mastera rozesłane, no i powinno się wszystko renderować w Cycles, co powinno potrwać również troszkę dłużej. A więc widzę tutaj Network Render Waiting for coś tam, nie widać tego dalej. I jak widać, pierwszy slave dostał robotę do zrobienia, drugi dostał robotę i trzeci. Także teraz pracują te slave'y i mogę w monitorze obserwować, jak wygląda proces renderowania. Podczas renderowania widzę tutaj, że status jest queued, czyli zakolejkowany, ale tak naprawdę to oznaczać może, że renderuje się całe moje zadanie. Aby zobaczyć, co robią poszczególne nody, mogę kliknąć w Network Render Test Blend, czyli w ten job, który tutaj jest. On nazywa się tak samo jak plik, który zleciłem do renderowania. Jeżeli kliknę, to wtedy mam informację na temat danego slave'a. I ten slave tutaj jest napisany, w jakiej rzeczywistości renderuje. Dałem 30%, żeby było szybciej. Mogę zrenderować albo pobrać wszystkie rezultaty. Widać także, że tutaj z renderowaniem dojechaliśmy już do klatki 70 którejś, a więc jakoś bardzo szybko to poleciało. I mogę także w takim slave'ie nacisnąć na przykład na show, co powoduje, że przekazywane do tej przeglądarki są wyniki z każdego slave'a. I mogę obejrzeć sobie różnego rodzaju klatki, które się po drodze wyrenderowały. Nie wiem, czemu są czarne, powinny renderować się normalnie, ale być może jest tutaj coś, co nie do końca zadziałało, albo się to jeszcze nie chce odświeżyć tak, jak powinno. Mogę także zobaczyć view result. Wystarczy tylko, że ten plik, który wyrenderował się na jeden ze slave'ów, pobiorę i ten plik mogę sobie otworzyć na przykład w przeglądarce plików AXR. No i jak widzę, rzeczywiście jest czarny, więc jest to niepokojące. Być może się coś niezbyt dobrze wyrenderowało, albo jest jakiś błąd. Zobaczmy, co się dzieje. Jak widać, Network Render Waiting, Receiving Log File. Wydaje mi się, że to jeszcze działa z jakiegoś powodu, ale właśnie tutaj wychodzi pewna kapryśność tej farmy. Może się okazać, że wcale się nie wyrenderowało to wszystko w Cycles, tylko zwyczajnie w Blenderze, mimo tego, że ustawiłem sobie Cycles. Może tak być, trudno, ale widać, że tutaj coś dostaje. Pojawiają się poszczególne klatki, które wyglądają prawidłowo. W związku z tym, być może to jest właśnie wszystko w porządku, nie ma się co denerwować. Weźmy sobie teraz Get Animation i to powinno być już jakby zakończenie całej pracy. Chociaż tutaj widzę, że to jest Render Active Scene. To jest to samo, co ten Animation on Network. Ale tak czy inaczej, naciśnijmy to i zobaczymy, co będzie. Jak widać, teraz lecą te klatki bardzo szybko. Coś tutaj się z nimi dzieje dziwnego. Wszystko przeleciało. No i nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Odświeżę status slave'ów, dalej działają. Odświeżę status jobów, jest jeden job tylko. I tutaj mam jeszcze taki mały rodzaj ikonki, jest Download Render Result from the Network. Wcisnę to. No i zobaczymy, co będzie. Mam tutaj także output. Teraz ten klient tak jakby jest zwieszony. Zobaczymy w takim razie w międzyczasie, co dzieje się na sieci. Wrócę do głównej strony. Widzę, że zadanie zostało ukończone. No i teraz należałoby sprawdzić, gdzie jest ten cały render, gdzie jest ta animacja. A więc prawdopodobnie musiałem otworzyć sobie pliki dyskowe i zobaczyć, gdzie zapisywałem ten swój wynik. Tutaj jest output, a więc te wszystkie klatki, które się renderowały, być może jako pliki PNG, gdzieś tutaj powinienem to mieć. Tak, powinny gdzieś być zapisane. Otwórzmy sobie w takim razie terminal i popatrzmy dokładnie, co się dzieje. Docs, Blender.
Powiększę troszeczkę literki, aby było lepiej je czytać. I zobaczmy teraz projekty, network. No i proszę, wszystkie obrazki są tutaj, tam gdzie powinny być. Jeżeli teraz je spróbuję obejrzeć, zobaczmy sobie PNG, to mamy wyrenderowaną scenę. Ale niestety te, które są następne, to są te błędne renderowane przez starego Blendera. Także niestety trzeba będzie sprawdzić przed puszczeniem całego procesu, czy wszystko jest w porządku. Natomiast pierwsza klatka wyrenderowała się elegancko. Zobaczmy jeszcze, czy można coś z tego zrobić. Wydaje mi się, że to jest cały proces, który doskonale pokazuje, jak można pracować z takim network rendererem. Jeżeli spróbujecie sami coś tutaj klikać, to wtedy być może dojdziecie do wielu więcej funkcji. A więc życzę powodzenia, udanych renderów. No i cóż, to byłoby wszystko na ten czas. Do zobaczenia.